Impresariat Edmart zaprasza na jedyny w Polsce koncert Bonnie Tyler w katowickim Spodku. Tramwaje przestały jeździć, a prace na ulicy Katowickiej w Bytomiu jak stały, tak stoją. Utrudnienia w ruchu trwają od lutego, a mieszkańcy mają tego dość. Strasznie tu wolno te prace idą. W ogóle wszystko rozgrzebane, okropnie tu się mieszka przez to. Jest problem z parkowaniem, dojazdem? A parkowanie to już w ogóle nie mówię. To już jest tragedia taka, że szkoda gadać. Trzeba objechać parę razy w koło, trzeba być bogaczem tu w Bytomiu, bo w ogóle się dookoła jeździ. I wszystko wskazuje na to, że będzie tak jeszcze przez długi czas. Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie na przyszły rok ponad 500 tysięcy złotych przeznaczonych na przebudowę katowickiej. Głównym inwestorem remontu ulicy Katowickiej jest spółka Tramwaje Śląskie. Ze względu na problemy, które wyniknęły po ich części zadania, które powinni wykonać na tej ulicy, miasto nie może wykonać swojej części prac. Oznacza to, że jesteśmy zatrzymani do momentu, kiedy oni wiążą się ze swoich zadań. Niestety, zgodnie z nowym harmonogramem, który przedstawił nam wykonawca, prace zakończą się w kwietniu lub maju przyszłego roku, w zależności od warunków pogodowych. Jeżeli chodzi o te przeniesienia finansowe, to związane są właśnie one z tym opóźnieniem, które wyniknęły ze strony tego pierwszego etapu zadania. Na takie zarzuty w Tramwajach Śląskich odpowiadają krótko. Najłatwiej jest zwalić winę na Tramwaje Śląskie, natomiast nie jest to do końca prawda. Jest faktem, że po naszej stronie były pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o dokumentację projektową, natomiast nie wpływały one na to, żeby prace nie mogły się toczyć przez pół roku. Na razie zostawiamy to troszeczkę za sobą. Najważniejsze jest dla nas to, żeby podpisać aneks, żeby te prace ruszyły, żeby się zakończyły, żeby ruch tramwajowy został wznowiony. W Tramwajach Śląskich liczą na to, że przynajmniej jeden tor powstanie do końca roku i możliwe będzie przywrócenie ruchu tramwajowego w tym miejscu. Przypomnijmy, że według pierwotnych założeń prace miały się zakończyć z końcem września. Impresariat Edmart zaprosił na jedyny w Polsce koncert Bonnie Tyler w katowickim Spodku.